Dzień dobry kochani, witam was serdecznie. Tak naprawdę już jest popołudnie, już byłam w pracy na rano. Rano była bardzo wcześnie pobudka, żebym się zdążyła ogarnąć ze wszystkim, bo musiałam sobie włosy umyć, makijaż i tak dalej. Rano zrobiłam pranie, teraz właśnie wiruję drugie, bo wstawiłam przed wyjściem. I czekajcie, muszę tylko to chyba, bo za bardzo trochę mnie tam zagłusza. I pokazywałam wam na Instagramie tylko taki, wiecie, jeden klip, że tak powiem, że kupiłam sobie właśnie tą nową prostownicę. Kupiłam sama swoje pieniądze z... No właśnie nie wiedziałam, że to jest skrót od Good Hair Day, GHD Max. I jak kupujecie na stronie producenta, to chyba jest 10 albo 15% zniżki, jak tam się zapiszecie do newslettera. Także sobie zamówiłam, powiem wam, że ją testuję. Co mnie tylko dziwi, że nie ma tego klika tutaj, żeby zamknąć, więc ona musi tak się studzić. Przedstawię sobie taki, taka część właśnie, że można zamknąć z tym, ale jakoś tak, nie wiem, dziwi mnie to, że prostownica takiej marki nie ma właśnie takiego klika zamykania. I ona tutaj się rozgrzewa do jednej temperatury, która jest 180 stopni, ponieważ naprawdę bardzo szybko, bardzo fajnie te włosy prostuje. I przez to, że ma takie jakby zaokrąglone tutaj te płytki, w ogóle tych włosów nie szarpie. No i ona jest, to jest ta wersja Max. I przez to, że ona jest taka właśnie szeroka, tutaj ta płytka, to naprawdę bardzo szybko te włosy prostuje. Ja dzisiaj miałam właśnie rano klientkę na brwi i później miałam klientkę na analizę kolorystyczną, prosto z Londynu. Przyjechała z polecenia od Asi Okuniewskiej. Ostatnio właśnie we wrześniu dużo osób było gdzieś z Londynu, bo teraz nawet Marta, nie, Marta nie była z Londynu, Agata była w poniedziałek i była z Londynu. Jakoś tak ostatnio dużo właśnie osób z Londynu i mam, widzicie, tak tutaj suchą skórę. Smaruję sobie cały czas jakimiś olejkami czy czymkolwiek i mam po prostu tak suche te usta, że jakaś masakra. No tu jestem taka blada, nie jestem aż taka blada. Przebrałam się przyciemnić, ale dobra. Środka założona, nowa bluzka też założona. Przebrałam się tylko w getry, bo po domu nie dam rady chodzić w spodniach, które nie są, nie wiem, tam typowymi dresami czy spodniami na gumce. Wyglądam, jakbym tej górnej wargi miała, po prostu mi się cała granica tutaj zatarła. Masakra. Wczoraj sobie wieczorem założyłam nowe te... nie bransoletki, nowe nakładki i to jest dobry patent, żeby zakładać je na noc. Całkiem wygodnie, ale wciskałam ten dół tak, że po prostu masakra, miałam sobie po prostu szczękę zarwę, ale wcisnęłam. Poza tym, to teraz właśnie muszę zrobić szybki obiad. Myślę o jakimś, nawet nie wiem, makaronie z truskawkami, mam dużą paczkę truskawek, cokolwiek na szybko. I tak naprawdę teraz, już jechałam w autobusie, to robiłam grafiki właśnie dla Tosi. Wszystkie właśnie inspiracje i tak dalej. Teraz tylko te listy makijażowe jeszcze muszę jej tam uzupełnić. I chcę to od razu wysłać, bo jadę dzisiaj jeszcze raz do pracy. A po pracy muszę iść do sklepu kupić jedną rzecz na szybko. Bo dzisiaj środa, a jutro właśnie, jutro ważny dzień. Także trzymajcie kciuki. Zresztą jakby to oglądać już chyba po i już wiem, ale... Ale tak, jutro coś ważnego do ogarnięcia będę miała. No i chyba tyle, także biorę się za obiad, za rozwieszanie prania i za dosłanie właśnie tych inspiracji. Wczoraj myślałam, że już będę jedną analizę robiła, ale już po prostu nie wyrobiłam się. Nie wyrobiłam się, bo chyba po 24, jak usnęłam, bo tak mówię, a 23 minutami położę się, usnę, ale oczywiście nie. Toficzku, termosisz się? A gdzie jest ten? Gdzie jest twój brat? A, brat jest tam. O, powiedziałam, gdzie jest brat? A, bo Maniek już widział ten suszarek, że rozkładam, a on boi się domowych sprzętów. O, idzie. Idzie. No i widzicie, skakuje normalnie. A mówię, ostatnio to był taki bidny, niedociemrany, że nawet nie mógł na łóżko wskoczyć, nie wiadomo dlaczego. No ale jak wiem od wczoraj, jak powiedziała pani weterynarz, że jest wszystko dobrze, to wiem, że jest wszystko dobrze. Tak? Tutaj ci powoli zarasta szyjka. Tako. Dobra, biorę się za robotę, bo samo się nie zrobi. A, i udało mi się wczoraj ogarnąć zwrot z Zary. Dobra. Joga.
udało mi się ogarnąć zwrot z Zary, bo mój problem był taki, że zrobiłam... chciałam powiedzieć na zdrowie, a przecież ty nie kichasz. Chciałam powiedzieć, że zrobiłam zwrot z Zary, ale przez to, że zrobiłam zamówienie właśnie jako gość, to nie miałam tego na profilu i musiałam tam pisać do nich na tym czacie i mi wysłali tą naklejkę, także dzisiaj dałam Andrzejowi, żeby wszystko poodsyłał. Ale mam właśnie dwie rzeczy do Denka, które wam chcę pokazać. O, tutaj mi się cały czas widzę, że jeszcze generują pliki, bo tu jest ich naprawdę dużo. Widziałam, że nie mogą wejść wszystkie do załącznika. No ale dobra, nieważne. Dwie rzeczy, które mam do pokazania, do wyrzucenia, które lubię i polecam. No to mój absolutnie ulubiony produkt do utrwalania makijażu, czyli właśnie spray od Charlotte Tilbury. Bardzo polecam. Droga rzecz, ale warta swojej ceny i przy tym bardzo, bardzo wydajna. I tutaj, jak chcecie kupować dużego opakowania, a chcecie przetestować, to też jest wersja Travel. Pokazywałam ostatnio nawet, że kupowałam. I produkt, który też mi się super sprawdził, to jest Green Pharmacy Peeling Cukrowo-Solny. Kupiłam na stronie Just My Look. Tam jest właśnie Green Pharmacy, tam jest Bielenda, Essence, Catrice, parę takich właśnie marek, które dziś kojarzymy z Rossmana. Więc też wykończyłam bardzo fajny, bardzo, bardzo dobry peeling. Ja to rozpocznę swoje paznokcie, mi się mega podobają. To są na mojej płytce robione pazury. No, także to do kosza i idę rozwieszać pranie. Dzień dobry kochani, witam was serdecznie, dzień następny. Ja właśnie będę wstawiała rosół. Ja mam taki może nietypowy przepis na rosół, bo różnie ja wiem, że rosoły się robi po różnych domach, ale ja robię tak, że wrzucam wszystko do gara i po prostu zalewam to wodą, daję, żeby się zagotowało, ściągam szum i później zostawiam na małym ogniu, w sensie małym gazie, prądzie, żeby mi to bulkało. Tam się palą dwie cebule. A tutaj tak naprawdę ogromnym garze, bo ja robię rosół na bogato. Tutaj jak ja to później odsadzę, to pewnie będzie tego gdzieś tyle. Jak wyciągnę mięso i warzywa. Więc ja tutaj mam tak właśnie. Będą dwie cebule, 3/4 główki kapusty włoskiej. Już nie chciałam dawać całej, bo jest dosyć sporo. Mały seler, taki na garść, że tak powiem. Korzeń. Jest też seler naciowy. Chwilę się tak podgotuję, pewnie z godzinę i go wyciągnę. Tak samo mam tam małą jedną porę. I porę też dosyć szybko wyciągam. Porę selera tego właśnie naciowego i cebulę dosyć szybko wyciągam. I mam tutaj, nie wiem, z 10-12 marchewek takich średnich, pietruszek też, nie wiem, chyba z 8. Pietruszki, marchewki z polskiego sklepu, bo na tych angielskich, z Tesco czy z Aldiego, to w ogóle zrosło bez smaku. No i z mięsa mam taki dosyć duży kawałek wołowego, taki szponder, nie wiem, taki naprawdę spory kawałek. Mam też tutaj skrzydło z indyka, 6 skrzydełek z kurczaka, tak dosyć duży, takie akurat były takie mięsiste te skrzydełka i chyba 4 pałki z kurczaka, także tutaj po prostu ja wszystko wrzucam, czekam, żeby się ta cebula tak spali do końca fajnie, jeszcze trochę, bo właśnie jak macie indukcję, no to jest sposób na palenie cebuli. I wrzucę tutaj za chwilę wszystko, dam jeszcze liścia laurowego, ziele angielskie, pieprz czarny w całości i dopiero będę później to przyprawiała solą, pewnie jeszcze pieprzem, wegetą, magą też pewnie. Staram się nie dawać kostek, no bo po to wrzucam tutaj tyle tego wszystkiego, żeby kostek jednak było troszkę mniej, więc będzie rosololo. I ja go tak gotuję, nie wiem, z 5 godzin, dosyć długo. U mnie rosół to jest kino bogato, że to jest naprawdę czuć smak tych wszystkich warzyw, więc ja tak robię. Wiem, że niektórzy pierwszy zagotowują mięso, czy jakoś tak, wiecie, na porcję to wrzucają. Ja robię tak i zawsze jest pyszne. Wiem, że już jestem nudna z tymi kwiatkami, ale naprawdę mieczyki, to jest taka moja nowa, że jak powiem, wazonowa miłość, bo te kwiaty wyglądają tak pięknie, wazon też z Tesco, cały czas są w sprzedaży, no zobaczcie, ogromny bukiet, tyle kwiatów, tak pięknych kwiatów, które dokładnie stoją za niecałe 2 funty, uwielbiam. Korzystasz ze słoneczka? Korzystasz. Ja skorzystam też i czekajcie, o, i sobie usiądę do pracy, tyle co stolik przytarłam, momento, o, jestem, przytarłam stolik i stwierdziłam, że siedzę na ogródku, że naprawdę nie spodziewałam się, że będzie taka pogoda, że będzie tak ciepło, a ja siedzę naprawdę w krótkim rękawku i w getrach na ogródku. Cię ta brew mi jakaś taka turbo tutaj ciemna wyszła na przodzie, ale nieważne.
Także będę teraz właśnie kończyła analizę dla klientki i będę wysłała. I też tam muszę u mnie przypatrzyć maile i tam parę rzeczy posprawdzać. Ale ta pogoda jest taka, że naprawdę no nic, tylko siedzieć na ogródku i tak, nie wiem, pochłaniać resztę tego lata. Jest naprawdę mega ciepło. Jak byłam w mieście, to pojechałam w takiej cienkiej marynarce i dosłownie dojechałam do sklepu. Mogłam oddać tą kurtkę w Pikoku i od razu się rozbierałam i widziałam, że na mieście się rozkładają jakieś stragany, czy jakiś taki jakby część właśnie, mówię, o, polskie godło, tam patrzę, jakieś piwo, stoliki. Mi się wydawało, że teraz ten weekend będzie jakiś taki wegański weekend, jakieś takie wegańskie coś tam, bo na Facebooku mi wyskoczyło, że jakieś tam właśnie wydarzenie, a to chyba będzie po prostu jakiś tam europejski weekend, czy nie, coś z jedzeniem związanego, bo widziałam właśnie tam i jakieś niemieckie stanowiska, jakieś tam chyba jamańskie, greckie, takie, wiecie, stragany z różnymi dobrociami. Także nie wiem, co tam się będzie działo w sumie na weekendzie. Ale co wam miałam mówić? Właśnie, no, że jest tak gorąco. W sumie jestem taka niedociumrana znowu. Ale to dlatego, że mam za dużo w głowie, czekajcie, do ogarnięcia. Tutaj te usta, takie suche nad tą górną wargą. Tak się zastanawiałam ostatnio, czy to jest na przykład przez te olejki, które używam, te błyszczyki z Diora, czy z Fenty ten, co używam, czy to mnie mogło tak przesuszyć, że właśnie teraz ta warga jest taka sucha. Jak mam na przykład ten Lip Maximizer, to on fajnie tak jakby koi tą okolicę, ale jakby nie nawilża tego, a mi to jednak wcześniej naprawdę bardzo fajnie wcześniej te usta nawilżało, więc nie wiem, o co chodzi. A kupiłam sobie jakąś taką nawilżającą pomadkę, jakąś z Nivea czy coś, to po prostu nie mogę. I to tak na usta się po prostu czuję, mi się, nie wiem, świeczką wysmarowała, także nie dla mnie. Więc nie wiem, co wy używacie, takie suche usta. To naprawdę jakoś tak dziwnie. Strasznie ta skóra tutaj wygląda. Tak jakby weź aparat, bo czuć pewnie do mnie, że jestem taka trochę, ale dobra. No nie zawsze jest tak. Ale jest jeden patent, z którym się chciałam z wami podzielić, bo już naprawdę jakiś czas temu sobie pomyślałam, że chciałabym do sypialni kupić sobie jeszcze dwa obrazki. Takie mniejsze, nie takie duże, na przykład mamy w salonie tą galerię na przykład z Desenio, bo chciałam właśnie z Desenio te obrazki. Ja jestem taka, że jak coś kupię w jednym miejscu, jestem zadowolona, to kupuję ponownie, tak samo jak chodzi o usługi, czy kosmetyczka, fryzjerka, paznokcie, cokolwiek. Jak jestem zadowolona, to ja nie chodzę, ja nie szukam, tylko jakby jeśli mam na coś pomysł, to ja już wiem, gdzie uderzać. I tak samo zobaczcie z tymi obrazkami. I w sypialni mam u siebie tam chyba trzy obrazki. I pomyślałam, że jeszcze dwa bym tam właśnie wcisnęła, te mniejsze. I zawsze można szukać właśnie kodów na Desenio tych zniżkowych. I raz coś właśnie chciałam kupować. Aha, tą poduszkę, na którą czekam. Ona jeszcze mi nie przyszła. Ale już mówię, o co chodzi. Dobrze. Bez sensu, po prostu jak zero ładu. Jest taki patent właśnie, że jeśli chcecie sobie coś kupić i szukacie kodów zniżkowych, to na przykład ja to robię tak, czy właśnie chodzi o Desenio, czy tą poduszkę kupowałam, czy coś tam jeszcze innego kiedyś szukałam, to wchodzicie na przykład sobie na Instagrama tej marki, powiedzmy na przykład na Desenio i może to teraz będę robiła i wam pokażę, o co mi chodzi. W sensie wchodzę na Instagrama marki, daję jakby ten taki znaczek, gdzie są oznaczenia. I tam przeważnie są gdzieś kody zniżkowe, bo Desenio to jest taka marka, która zawsze gdzieś ma jakieś tam zniżki. Desenio. Mhm. Dobra. Także mamy profil Desenio. I wchodzę teraz tutaj na... Czekajcie, o. Na oznaczenia. I zawsze się znajdzie jakiś właśnie kod zniżkowy. To już widzę. Czekajcie, jest jakaś dziewczyna. O, i na przykład ona tutaj ma... Do 20 września 10% zniżki na Desenio. Proszę bardzo. Więc to jest taki mój patent na szukanie zniżek. I to nie muszą być osoby nie z tego samego kraju, co wy, bo raz też jakieś takie właśnie randomowe kody gdzieś znalazłam. Tutaj na przykład następny. Was z Niemiec, czy nie wiem, z Norwegii. Czy tutaj jest jakiś kod zniżkowy? Tutaj nie ma, ale następne. Zawsze coś się znajdzie. Zawsze coś się znajdzie, więc to jest mój patent na
na szukanie zniżek. O, to następny dzień temu. Też dziewczyna ma tutaj dosłownie 12 polubień, ale też kod ważny do 21 września, więc tak sobie możecie szukać zniżek na różne marki, właśnie poza na Instagrama, na oznaczenia i tam zawsze coś się znajdzie. Rosół w całej okazałości. No urządzę naprawdę dużą porcję i pewnie sobie jeszcze doleję. Nie wiem, czy tylko ja tak robię, ale zawsze sobie przelewam rosół przez sitko, żeby nie mieć takich babrów, tylko żeby to był czysty, tylko żeby był to czysty bulion. Także szkoda, że nie możecie tego poczuć. Szkoda, że nie możecie tego spróbować, bo jest pyszny. Także dwie marchewki, świeża pietruszka, bardzo dużo pieprzu. Pewnie sobie jeszcze trochę pieprzu dorzucę, bo u mnie rosół jest taki właśnie zawsze mocno właśnie dopieprzony. Cudowna pogoda, także siedzę na ogródku i korzystam. Rosół był pyszny. Tak jeszcze właśnie patrzy na mnie pranie, dwie suszarki do rozłożenia i chyba jeszcze ten się zrobię, ale później, bo już tak już naprawdę teraz 20 już jest mega ciemno, więc jeszcze tak z godzinkę sobie na ogródku posiedzimy i do domu, wieczorna rutyna, prasowanko i tak dalej. Miałam wam mówić, o co mi chodziło ostatnio, żebyście trzymali kciuki, no to wam powiem, bo to żadna tajemnica. Byłam dzisiaj w dwóch miejscach na takim jakby tym serwisie walk-in, bo chciałam sobie właśnie zrobić drugą dawkę szczepionki, ale pani mi mówi, że 8 tygodni teraz, więc trochę mnie to właśnie to tylko zastanawia, że część moich znajomych na przykład się poszczepiła po 21 dniach drugą dawką, nawet całkiem niedawno, i to w Peterborough i nie tylko, ale ostatnio zmienili przepisy, że jednak to jest 8 tygodni, a nie 21 dni, więc na stronie próbowałam się właśnie tam zarejestrować, to też aby nie było takiego szybkiego terminu, ale tam właśnie często mówiło, no nieważne, jest na stronie 21 dni, i nawet miałam wczoraj klientkę, to też mówiła, że znała osobę, która się niedawno szczepiła, też właśnie pojedę po 21 dniach i nie było problemu i wszystko było elegancko, a to zmienili, więc jakby zastanawia mnie to takie co chwilę zmienianie przepisów, 3 tygodnie, 8 tygodni, nie wiem, nie chcę się na ten temat już wypowiadać i denerwować. Myślałam, że dzisiaj będzie właśnie to ogłoszenie od Borysa odnośnie właśnie, czy Polska wchodzi na zieloną listę, ale widzę, że to zmienili właśnie na jutro, że to będzie w piątek, a nie w czwartek, także no dobra, no poczekam i zobaczę. No i właśnie się zastanawiam, bo bilet w jedną stronę mam kupiony, ogólnie właśnie miałam w planach sporo rzeczy, no ale co z tego wyjdzie, no to się okaże, bo jeśli miałabym po przylocie mieć 5 dni kwarantanny, no to bez sensu to jest dla mnie. Gdyby się okazało, że mam tylko kwarantannę po powrocie tutaj, no to tam mam pozapisywane już parę rzeczy, ale myślę, że to po prostu jakoś poprzesuwała tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Więc też już za szkolenie zapłaciłam depozyt, po lekarzach się poumawiałam i tak dalej, i tak dalej. Tam bilet to chyba nawet mogę przybukować, bo ja zawsze biorę z ubezpieczeniem, ale też miałam w jedną stronę, więc plan jest ambitny na wyjazd, no ale no nie wiem właśnie, co z tego będzie. Także staram się nie być zła, czy tam, nie wiem, rozczarowana, bo to są rzeczy, na które nie mam wpływu, tylko właśnie mnie zastanawia, że jedni mogą się zaszczepić po 21 dniach, taka są oficjalna informacja na rządowej stronie, ale w Peterborough właśnie w tych dwóch miejscach, gdzie są te serwisy na walk-in, nie można, tylko są jakieś plakaty wydrukowane, tak sobie pomyślałam, jakieś plakaty też sobie mogę wydrukować, to jest oficjalna rządowa strona i wolno, nie wolno. No i tyle, może w temacie tam szczepionek, bo to właśnie jest temat, na który się wypowiadać nie chcę. Jak ktoś mnie ogląda od dawna, dawna, to wie ogólnie, jakie mam podejście, ale no ale tak jak mówię, miałam właśnie 3 tygodnie temu pierwszą dawkę, bardzo dobrze się po niej czułam, nic mi nie było właśnie po tym Pfizerze, jedynie 2 dni tak lekko bolało ramię, jakby mi ktoś tak, wiecie, jakiego gonga mi strzelił, jakby mi taki ból schodził, ale mogłam spać normalnie, ruszać, rękę podnosić, nic mi nie było, dlatego właśnie sobie dzisiejszy dzień wzięłam wolne, w sensie zapisałam sobie, bo miałam w kalendarzu właśnie o druga dawka i tak samo na jutro, na rano miałam tyle zapytań, bo to jakieś właśnie promy, makijaże, właśnie tam parę osób mnie pytało, ktoś tam chciał na rano też na analizę, mówię nie, bo nie chcę odwoływać na ostatnią chwilę, a teraz nie chcę na ostatnią chwilę pisać, że tak jednak mogę, także no trudno, jest tak jest,
przynajmniej sobie posprzątam. Weekend przed nami dosyć fajny się zapowiada, więc jakby wiecie, no zobaczymy, zobaczymy. Taki weekend już, jak to mówię, typowo urodzinowy, także ja stwierdziłam, że teraz sobie właśnie rozłożę nogi, zacznę edytować ten filmik i no i trzymam bardzo mocno kciuki za to, żeby Polska była na zielonej liście i żeby moje plany właśnie wypaliły, żeby tam się zrobić, nie wiem, te testy czy cokolwiek, żebym nie miała problemu po przylocie. No także nie pykło mi, no ale jeszcze jest szansa. Borys, liczę na ciebie, że mnie nie zawiedziesz. Tyle właśnie państw dookoła Polski jest na zielonych listach, nie ma problemu, a Polska zawsze jest na tej żółtej. I sprawdzałam to właśnie teraz na rządowej stronie, jest chyba ta informacja, że 10 dni kwarantanny, jak jest negatywny test, to po 7 można się jakby tam, wiecie, z tej kwarantanny wydostać, ale no mówię, ja mam tak zaplanowany wyjazd, że ja bym z miejsca do miejsca jeździła, tak naprawdę miałam raz, dwa, cztery miasta do objechania. Góra, z dołu do góry. Dosłownie tak, przez całą Polskę. No ale, mówię, jeszcze jest szansa. Także trzymajcie kciuki i kciuki do góry, także do zobaczenia jutro. Buziaki, pa pa. O, słyszę, że jeszcze ta lodziarka jeździ, także samą porę kończę.